Marcin Klubak, witam serdecznie w programie Zapytaj Eksperta, a dziś moim Państwa gościem jest Pan Tomasz Gierczak, Miejski Rzecznik Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Już nie muszę zapisywać nawet. Już pamiętam, wiem, jaką Pan funkcję sprawuje. Panie Tomaszu, dzisiaj przed nami gorący okres ferii. Na pewno mnóstwo osób będzie wyjeżdżało na różnego rodzaju wycieczki, zorganizowane, mniej zorganizowane, samemu. Właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zacznijmy może od umowy, od kompleksowych takich wycieczek, bo niektórzy wolą właśnie jechać samemu, na przykład z biura podróży. Czy musimy na to szczególnie uważać? Jeżeli mówimy o wyjazdach na ferie zimowe, bo taki okres właśnie się rozpoczyna, to zaczynamy zawsze wybór, gdzie jedziemy, od szukania oferty. Tak? Jeżeli chcemy skorzystać z oferty tak zwanej kompleksowej biura podróży, to sprawdzamy, które biuro ma najlepsze warunki i na co uwagę należy zwrócić. Właśnie na zakres świadczonych usług. Oczywiście sprawdzić, czy to biuro faktycznie istnieje i ma zezwolenie. Taki rejestr biur turystycznych, biur podróży prowadzi Urząd Marszałkowski i zawsze można na stronie internetowej sprawdzić, czy faktycznie takie biuro ma licencję. Jeżeli zawieramy z biurem podróży umowę kompleksową, czyli umowę, która obejmuje i przejazd na miejsce wypoczynku, zakwaterowanie, a też również teraz w okresie zimowym również i zakup karnetów narciarskich, tak zwanych ski pasów, to wtedy w przypadku, gdy mamy jakiekolwiek roszczenia, które później wynikają z tej umowy, czy jakiekolwiek pytania, kierujemy je bezpośrednio do biura podróży, które jest stroną umowy. I jeżeli dojdzie do sytuacji, czego oczywiście nikomu nie życzę, że nie jesteśmy zadowoleni z wypoczynku, bo nagle zaczęły się pewne problemy w trakcie transportu, przyjazdu, czy też na miejscu po zakwaterowaniu, to naszą stroną tej umowy jest biuro podróży. I biuro podróży nie może nas odesłać do przewoźnika, jeżeli po drodze zostanie zagubiony bagaż. Nie może nas odesłać do hotelu, jeżeli w trakcie pobytu się okazało, że warunki w hotelu nie odpowiadają temu, co było w ofercie, czy też posiłki nie są wystarczające, pomimo tego, że tak było zawarte w umowie. A nawet jeżeli chodzi o szereg innych umów, tak? Jeżeli mamy wątpliwości co do zakupionych karnetów, mamy wątpliwości co do szeregu umów, tych usług, które były na miejscu, naszą stroną jest biuro podróży. Czyli nie idziemy bezpośrednio do hotelu i nie mówimy, że nam się ten pokój nie podoba, czy po prostu... Czy do hotelu, to, jak to wygląda? Do hotelu na miejscu oczywiście powinniśmy to zgłosić, żeby też mieć dokument, czy jakiekolwiek poświadczenie, że my na miejscu tą reklamację składaliśmy i prosimy o zmianę pokoju, zmianę lokalizacji w danym hotelu. Natomiast jeżeli później mamy, chcemy mieć roszczenie o zwrot części pieniędzy czy inne rekompensaty, to kierujemy to do biura podróży. To jest właśnie zaleta tych umów kompleksowych, dlatego że mamy jedną stronę. No, proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie przebywamy w hotelu w Turcji, wracamy i chcemy zwrot, czy też zagubiony bagaż w hotelu, czy też zwrot w związku z tym, że skrócono nam pobyt, były warunki nie takie, jakie powinny być. I naszą stroną jest hotel w Turcji. No, pierwszy problem językowy, tak? W jaki sposób mamy się z tym hotelem porozumieć? Druga kwestia, no, jakie prawo obowiązuje? Zawierając taką umowę z biurem podróży kompleksową, mamy tylko jedną stronę. Oczywiście to też odpowiednio kosztuje, bo za obsługę takich... To są większe koszty, tak? Większe koszty, dlatego że właśnie za obsługę kompleksową takiego wyjazdu, no, biuro podróży też nalicza marżę, bo temu też, tak jest też cel i sens istnienia takich biur podróży. A z drugiej strony są też ludzie, którzy biorą urlop, wakacje, ferie na własną rękę, wyjazdy. No i takich osób jest sporo. Sam często z tego właśnie korzystam. Nie z biur podróży, tylko wolę sobie sam zorganizować wycieczkę. Korzyść na pewno jest... Tak, no, nawet nie chodzi o finansową korzyść, tylko o to, że sam sobie po prostu ogarniam to, co potrzebuję. Tak? No, bo to jest na co muszę uważać. Korzyść wtedy taka, tak jak pan redaktor mówi, jest się elastycznym. Tak? Jedzie się w dane miejsce, można się przemieszczać, wybiera się samemu środek transportu i tak dalej. Tyle, tylko że w przypadku, gdy później mamy roszczenie, to musimy kierować do
poszczególnych usługodawców, tak? Jeżeli udajemy się transportem publicznym, koleją, samolotem czy autobusem i po drodze spotkają nas jakieś niedogodności, no to tą stroną naszą do reklamacji jest przewoźnik. Na miejscu, jeżeli... No tak, ale na miejscu przewoźnikom, na przykład z PKP Intercity czy przewozy regionalne możemy zainterweniować już sami. Nie potrzebujemy tego biura podróży. Nie potrzebujemy, a nawet powinniśmy, tak? Bo to, o czym niewiele też osób pamięta, może za mało o tym się mówi, to mamy duże uprawnienia jako pasażerowie właśnie chociażby linii kolejowych. Tak? Dużo się mówi o odszkodowaniach czy rekompensatach za opóźnione loty krajowe czy zagraniczne, natomiast podobne rekompensaty przysługują również nam, pasażerom, którzy zmagają się często z opóźnieniami pociągów. I regulują to dyrektywy, które również zostały przeniesione na grunt prawa polskiego. I jeżeli udajemy się w podróż transportem publicznym, kolejowym, i tu mam na myśli, podkreślam, transport dalekobieżny, wyłączone z tej regulacji są, Polska miała możliwość, wyłączyła z tej regulacji pociągi regionalne, ale jeżeli udajemy się w podróż pociągiem dalekobieżnym i... Dobrze, przepraszam, co to jest pociąg dalekobieżny? Czyli ten, który odjeżdża poza województwo, odjeżdża znaczy to jest pewna kategoria pociągów, wyszczególniona... W naszym przypadku to będzie pewno TLK znaczy, albo... Tak, w naszym przypadku to nie są przewozy regionalne, to nie są koleje wielkopolskie, które obsługują Wielkopolskę, też wjeżdżają w część naszego województwa. To są pociągi Intercity, pociągi TLK, EIC Premium, te, które jeżdżą do Berlina. Czy Pendolino i tego typu. Dokładnie. Także można powiedzieć, że są pociągi poza kolejkami podmiejskimi i na terenie województwa poza przewozami regionalnymi czy kolejami wielkopolskimi. I w przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w podróży pociągiem przekraczające 60 minut, mamy prawo wystąpić z reklamacją do przewoźnika o rekompensatę w wysokości 25% kwoty biletu. Jeżeli opóźnienie trwa powyżej godziny, mamy prawo wystąpić o zwrot biletu w wysokości 50%. Mało tego. A często się tak zdarza w naszych kolejach. Często się zdarza, dlatego warto z tych praw korzystać. I jeżeli również opóźnienie przekracza godzinę, przewoźnik ma obowiązek zapewnić ciepłe napoje, a nawet ciepły posiłek. Podobnie tak jak w podróżach lotniczych. Jeżeli okaże się, że to opóźnienie jest na tyle znaczące, że wymagany jest nocleg w danej miejscowości, również przewoźnik ma obowiązek ten nocleg zapewnić. Często dochodzi do sytuacji, gdzie przesiadamy się. I to jest też klasyczny przykład w naszym województwie. Mamy dwie stacje przesiadkowe, Krzyż i Zbąszynek i często bywa tak, że jedzie pociąg dalekobieżny, ma opóźnienie i nie zdążymy na pociąg, na który zamierzamy się chociażby w tych dwóch stacjach przesiąść. Co wtedy? Wtedy mamy prawo udać się do konduktora i poprosić o skomunikowanie się z tym drugim składem i poprosić o opóźnienie tego drugiego pociągu, żeby poczekał. Jeżeli nie jest... Ale to robi się wtedy lawina opóźnień. Dokładnie. Jeżeli nie jest to możliwe i w efekcie dojeżdżamy do tej stacji przesiadkowej, a tam tego pociągu nie ma, to przewoźnik ma obowiązek zapewnić transport zastępczy. Co czasami się zdarza, ale też nie do końca dlatego, że podjeżdża autobus, który jest w stanie zabrać tylko połowę pasażerów. Co wtedy? Zostajemy na przysłowiowym lodzie. Ale przysługuje nam przejazd do naszego miejsca docelowego. Opóźnienie nastąpiło z winy przewoźnika. W związku z tym możemy skorzystać chociażby z przewozu taksówką, dlatego że przewoźnik uniemożliwił nam ze względu na opóźnienie skorzystanie z tego planowego połączenia, uda się w to miejsce docelowe i zażądać rekompensaty. Znam przypadki, bo też jako rzecznik w tej sprawie pomagałem konsumentom, gdzie w związku z opóźnieniem pociągów chociażby konsument odzyskał należność, jaką musiał uiścić za taksówkę z Krzyża do Gorzowa. W związku z tym, że... To musiało sporo kosztować. Musiało sporo kosztować, ale to jest... Są właśnie prawa, które nam przysługują i z których też powinniśmy korzystać. Dobrze, a jeszcze zatrzymajmy się. A jak na przykład będzie połączenie pociągu z samolotem, jedziemy do, kupujemy połączenie do Berlina, dajmy na to ze Zbąszynka czy tam ze Świebodzina i jedziemy samochodem, pociągiem do Berlina i tam mamy samolot, na który się spóźniliśmy. Jeżeli wtedy możemy domagać się odszkodowania chociażby na zasadach ogólnych, jeżeli udowodnimy przewoźnikowi, że w związku z tym, że nastąpiło opóźnienie tego pociągu i w związku z tym, że ponieśliśmy stratę, tak?
to możemy zażądać rekompensaty za chociażby utraconą wartość biletu, tak? Wtedy, a jeżeli bilet kosztuje kilkaset euro, który, no to wtedy, to taką, wtedy taką możemy występować. Wtedy, wtedy występujemy o zwroty kilkuset euro. No podany przeze mnie przykład chociażby opóźnienia tego pociągu, skorzystania z taksówki, wiąza się to z tym, że bilet na pociąg kosztował wtedy, jak pamiętam, chyba 20 zł, natomiast w związku z opóźnieniem uzyskał konsument rekompensatę powyżej 250 zł. Także przewoźnik kolejowy musi się z takimi sytuacjami liczyć. Jeżeli jest to opóźnienie i konsument musi koniecznie udać się w to miejsce docelowe, mając tu na myśli lotnisko, no wtedy chociażby może skorzystać z połączenia zastępczego, czy to autobusowego. No ale do Turcji już nie dolecimy, nie dojedziemy taksówką, ani no, nie. Musimy poczekać na następny samolot. I co wtedy? Jakie musimy wykonać czynności? Musimy dokumenty zbierać przede wszystkim, należy tak, dokładnie. Mieć dokumenty. Jeżeli chodzi o samo opóźnienie, no to tutaj nie musimy tego dokumentować, chociażby w postaci pieczątki konduktora, dlatego że przewoźnik kolejowy ma w swoim systemie zapisane co do minuty, gdzie jaki pociąg ma jakie opóźnienie. Należy pamiętać, że tu są już całkiem inne terminy, jeżeli chodzi o składanie reklamacji, niż na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. To regulują inne przepisy, prawo przewozowe inne. I tak jak wielokrotnie o tym mówiłem, mamy prawo do reklamacji w ciągu 2 lat przy zakupie towaru czy usług. Tutaj ten okres jest krótszy. Mamy prawo do skorzystania z reklamacji w okresie 1 roku. I również przewoźnik ma dłuższy termin, bo 30-dniowy, na odpowiedź na naszą reklamację. O tej reklamacji przysługuje nam również odwołanie w ciągu 14 dni. Także tu są te terminy inne. Pierwsza rzecz, jak należy pamiętać, że takie roszczenie należy złożyć w ciągu 1 roku. Czyli lepiej umawiamy się z biurem podróży, czy lepiej według pana robimy urlop na własną rękę? To wszystko, jak jest łatwiej? Wszystko tego, znaczy łatwiej na pewno przez biuro podróży, dlatego że oferuje nam biuro podróży całą kompleksową usługę i wtedy możemy, mamy prawo żądać od tego przedstawiciela czy agenta zagwarantowania tych usług, które chcemy skorzystać. Natomiast na pewno na własną rękę, chociażby tę kwestię przewozu, może być ta oferta tańsza, tylko mogą się później pojawić chociażby nawet i kwestie językowe, kontaktu w przypadku, gdy ten pobyt nie spełnia naszym oczekiwaniom. Dziękuję serdecznie. Pan Tomasz Gierczak, Miejski Rzecznik Praw Konsumenta. Miejski Rzecznik Konsumenta, tak. Był dziś moim Państwa gościem. Rozmawialiśmy o tym, jak najlepiej udać się na ferie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Do widzenia.